Mieszko, Mieszko, mój koleżko. Mieszko, Mieszko, mój koleżko. Mieszko, Mieszko. Dzień dobry, koleżko, to wasz Demieszko Mieszka. To kolejny zagrajmy FIFA 14 Ultimate Team. W poprzednim spotkaniu udało się osiągnąć pierwsze zwycięstwo. Wygrana 4-1 z FC Polska. Zarobiłem trochę monet, kupiłem nowego napastnika. 84 Ovelara, Manchester City, Negredo, Hiszpan. Mam nadzieję, że będzie zdobywał bardzo dużo goli. Pokładam w nim wielkie nadzieje. Lecimy zdobyć kolejne punkty. Jakieś Tedro. Szczęśliwa koszulka. W niej w końcu udało się zdobyć pierwsze punkty. Zobaczmy, jakim składem dysponuje przeciwnik. Bardzo dużo złota, bardzo dużo żółtego, ale widać też, że jest tak trochę raczej ten skład jeszcze w budowie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zwłaszcza ten prawy obrońca. Witają państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Śnieg. W dodatku śnieżnie. Zarąbiście. Gramy w śniegu. Może to będzie naszym sprzymierzeńcem. Już mogliśmy zdobyć pierwszą bramkę. No zobaczymy, jak to będzie. Jestem napędzony zwycięstwem w poprzednim meczu. Chory Castro? Co to za nazwisko? Czy to wykorzysta? Jest okazja. O, próbował przeciwnik uderzeniem pokonać mojego bramkarza. W ogóle, co to Chory Castro? Z jakiego to klubu? Chcę poznać człowieka. Zawodnik bez piłki wychodzi na pozycję. Zobaczmy. Kalahoro, spokojnie. Bardzo spokojnie oddałem teraz piłkę. Blisko pole karne, może strzelać. I to jest 1-0 dla przeciwnika. No nie będzie w tym meczu tak różowo jak w poprzednim. Dobra, ale ja mam nowego napastnika, on zaraz pokaże swoje umiejętności, tylko najpierw musi dostać piłkę. Castro. Chory Castro zaraz będzie dośrodkowywał. Uwaga! I prawie było groźnie. Schwertfeger. Belfodil. Też ma kilka nazwisk, których w ogóle nie słyszałem. A nawet niektóre brzmią całkiem śmiesznie, Chory Castro. No jest wybornym technikiem, jest ciężko odebrać mu piłkę. Alexis, ojej, przeciwnik tworzy sobie. W ogóle Kokorin, też bardzo śmieszne nazwisko. O, może teraz kontra dla naszych. Belfodil prosto w bramkarza, ale jakimś cudem, nie wiem jak to się stało, ale jakimś cudem udało się, piłka trafiła ponownie pod nogi mojego algierskiego napastnika i wpakował piłkę niemalże do pustej bramki, jest 1-1. Na pewno przeciwnik sam nie wie jak to się stało, bo ja sam też jestem zaskoczony, że to tak się skończyło. No i lecimy. Paredes i utrzymał piłkę w boisku przeciwnik. Prawie udało się odzyskać, przejąć to podanie. Niestety McDonald nie zdołał utrzymać się przy piłce. Przeciwnik spróbuje zbiegać do środka, ale jednak znowu prawym skrzydłem. Prawie był już w polu karnym. Jednak odzyskują piłkę tuż przed polem karnym. Zablokowany pierwszy strzał, niecelny drugi strzał. Przy blokowaniu tego pierwszego strzału wziął udział aż trzech zawodników, w tym jeden z drużyny przeciwnika. Bardzo optymistyczne podanie. Bardzo beznadziejne przyjęcie, słabe.
wyleciałem z piłką poza boisko. I znowu chory Castro będzie znowu chciał dośrodkować. I dośrodkował, już nawet prawie było uderzenie. Na szczęście tylko prawie. Negredo, wystaw się. Bardzo dobrze. Ale niestety dobiegł Naldo do niego i nic z tego nie wyszło. Ale próbujemy kolejnej akcji. I znowu strata, ale piłka poza boiskiem, będziemy mieli aut. Tam ładnie stoi mój zawodnik. To był Negredo, więc wygrał pojedynek. Pięknie! Belfodil jest 2-1. Po tej serii porażek chyba naprawdę zaczyna powoli jakoś się to wszystko układać. Być może po prostu potrzebowałem rozgrzewki, aby jakoś zacząć grać w tą grę. Sanchez ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Podanie do Negredo, może będzie 3-1, nie. To było widać. Czy to wykorzysta? Negredo, uderzenie, słupek. Castro. Chory Castro. O, nawet całkiem sensowne podanie, nawet całkiem sensowna akcja. No ale nic z tego nie wyszło. No teraz strata. Castro. Tam mi się, widzę, ładnie wystawia. Podanie do niego. Ale czy dobiegnie do piłki? Nie dobiegł do piłki. Ktokolwiek to był Belfodil. Dobra, próba, spróbujcie dać piłkę na połowie przeciwnika. Nieudana próba. Chory Castro stracił piłkę, jednak out dla przeciwnika. Custodio, Jordi Alba. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. No i pędzimy. Piłka do Negredo, ale to nie miało szansy się udać. Nie miało, ale jednak się udało, jednak strzał niecelny. To powinno być 3-1. Nie miał zbyt wiele swobody, aby dobrze wykończyć tę akcję. Całkiem sporo przypadkowości się zdarza jak na razie w dzisiejszym spotkaniu. Przypadkowości na moją korzyść. Jednak nie zawsze potrafię ją wykorzystać. Belfodil za długo zwlekałem ze strzałem. Nie wiedziałem, czy on będzie wychodził tym bramkarzem i próbować lobować, czy zostanie. A potem już piłka była za daleko wypuszczona. Kolejna niewykorzystana sytuacja, a to się może zemścić bez prowadzenia tylko 2-1. Mi się wydaje, czy dopiero teraz Belfodil zaczął wracać z pola karnego przeciwnika. Kokorin, Chory Castro. Custodio. No, zastanawia się, czy nie strzelać. I o kurde! Było groźnie, było bardzo groźnie. Dośrodkowanie, wybić, czy nie trzeba, czy przeciwnik dobiegnie? Nie, dla kogo out? Dla nas. Końcówka pierwszej pory, za chwilę sędzia gwiznie. Więc wykopujemy na pałę. Niech sędzia gwizdże, nie gwizdną. Może teraz gwizdnie. Teraz gwizdnął. Koniec pierwszej połowy. 2-1 dla Mieszko. O kontuzję naprawdę nie trudno. I to był rzecz. Szpakowski o jakichś kontuzjach mówią. Nikt nie jest kontuzjowany, ale trzeba sobie powiedzieć. Co zrobi sędzia? Szybko wykonany rzut wolny. Czy to wykonany? Belfodil 3-1. Tak, zaczynamy drugą połowę. 48 minuta.
No jest tyle pięknych zawodów na B. Brukarz, bombardier, no i... Gista. O, nie to nic nie mam. Niekoniecznie. No i zobaczmy, przeciwnik, czy będzie w stanie się podnieść. Bo sytuacja wygląda dla niego, no bardzo źle. Bardzo źle to wygląda dla mojego przeciwnika. I bardzo dobrze dla mnie. Zobaczymy, czy się podniesie, czy podejmie jeszcze walkę i chyba podejmuje tą walkę, bo zdobywa bramkę kontaktową. Jest jeszcze cała druga połowa. Bardzo mocny start, dwie bramki, dwie akcje. B szykuje się emocjonujące spotkanie, ale zobaczymy jeszcze, jak to się zakończy. Kolejna akcja dla Demieszko. Mieszko, czy będzie 4-2 broni? Bramkarz przeciwnika Kurtua. Zobaczmy, jest rzut rożny, prawie udało się uderzyć, bo... Fidlowi Kalahoro z Dareka. Niestety padający śnieg nie pozwala im dzisiaj celnie strzelać. Zwalaj na śnieg, Szaranowicz, zwalaj na śnieg. O, tutaj ładnie mi wybiega. No, ale niestety dałem sobie odebrać piłkę. Jakiś rudy Niemiec, Schwertfeger. Blisko pole karne. Alexis. No i to jest szansa na kontrę, trzeba to jakoś rozegrać, ale na pewno nie tak. Problem z mięśniem. Alexis Sanchez. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Pozbyć się na aut bezpiecznie. Rywale rozpoczną od rzutu z autu. Chory Castro, dawno nie był przy piłce. I teraz znowu był Chory Castro przy piłce. Jordi Alba traci. No i lecimy, mamy sporo miejsca. Tam mi się wystawia Belfodil. Jordi Alba. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. McDonald, Negredo, Belfodil nie dał rady zabrać się z piłką pod pole karne przeciwnika. Zobaczmy, jesteśmy pod polem karnym, McDonald stracił piłkę tuż przed polem karnym, przeciwnik będzie próbował, będzie szukał bramki wyrównującej. Chory Castro i łapie De Gea. Zupełnie niegroźny był ten strzał. Ajajaj, nie udało się utrzymać piłki. Najważniejsze to nie dać sobie stracić tej trzeciej bramki, żeby nie było nerwowej końcówki. A teraz Sanchez. No, już blisko pole karne. Przeciwnik stara się. Atakuje. Uderza. Jest uderzenie, broni DG. Poza linią końcową i rzut rożny. Ojojojojoj, ależ teraz nie wykorzystał. Tam był totalnie niekryty zawodnik przeciwnika. Kto tam kogoś ściągnął za koszulkę? Co ci komentatorzy wygadują? Nie było spalonego. Negredo 4-2. Prawdziwy numer 1 ma nawet taki numer na koszulce. Napastnik z numerem 1 tego często nie będzie chciał oglądać. Powiększają przewagę tą bramką. Różnica między tymi drużynami jest coraz większa. No to teraz będzie spokojniej. Można na spokojnie dograć ten mecz do końca, mając dwóch bramkę do prowadzenia. Przeciwnik ma teraz problem, a jeżeli udałoby się teraz strzelić piątą bramkę, to będzie miał jeszcze większy, niestety niecelny strzał. Powiększyć przewagę. Tylko posłuchaj, Włodek, wspaniałego dopingu na trybunach, na których w pełni zasłużyli. Takim zespołom warto kibicować. Świetnie się oddaje. Isco z daleka. Pewna interwencja.
ale znakomicie przyjął, mimo że jest naciskany. McDonald. I będzie szansa kolejna na piątą bramkę. Negredo prosto bramkarza. Tak, to jest niesamowite. Bardzo nieudane uderzenie. Mogło być 5, żeby można było podwyższyć prowadzenie. Chory Castro. Przejdzie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Belfodil. Blisko. Chory Castro. Jest szansa na kontry. Nie będzie żadnej kontry. Łatwo, łatwo. Ale może jeszcze nie wszystko stracone. Jednak udało się dać piłkę. Belfodil. No i widać, otrzymuje wsparcie. Ładna całkiem akcja dwójkowa, jednak nie uda się utrzymać przy piłce. Alexis Sanchez. Przeciwnik dużo tych akcji próbuje tą lewą stroną przez tego Schwedgera, jednak nic z tego nie wychodzi. A jest szansa na kolejną bramkę broni Courtois. Piłka poza linią końcową i będzie rzut rożny. Rzut rożny, może uda się uderzyć, łapie piłkę Courtois. Chory Castro, nie zdecydował się na jakiś chory dribbling. Jeszcze w dodatku dał piłkę. Nie udało się jednak podaniem wyprowadzić kontry. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Kucher do końca nie dał się przepchnąć. Mimo śniegu wszedł ślizgiem. Belfodil. Belfodil. I... Ajajaj, Courtois był jednak pierwszy przy tej piłce. No i zobaczmy, to już jest końcówka meczu. Czy przeciwnik zdobędzie jeszcze trzecią bramkę, taką na pocieszenie? No na pewno nie takim strzałem. I to jest koniec tego spotkania. Hat-trick Belfodila. 4-2, drugie zwycięstwo w tym sezonie. Ale niestety to spotkanie dobiegło końca. Mówię niestety, bo mecz naprawdę znakomity. Dobrze, Szpakowski. 4-2, kolejne zwycięstwo. Jeszcze jedno i uda się awansować do ligi 9, pomimo tego, że pierwsze 4 spotkania przerąbałem. No ale to jest liga 10. Tutaj nie mam za dużego problemu wyjść z niej. No, a ja się już żegnam, dziękuję za obejrzenie kolejnego materiału i zapraszam na kolejne. To był Demieszko Mieszko, żegnam się, na razie.